Współpraca, rozwój, konkurencyjność. To tu, w Warszawskim Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego ogłosi konkurs na realizację przedsięwzięć znajdujących się na polskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej. Tak zwana alokacja jest przewidziana na poziomie ponad 800 milionów złotych. W ramach programu Inteligentny Rozwój stawiamy jak gdyby kropkę nad i. Dobudowujemy infrastrukturę, która ma kolosalne znaczenie dla rozwoju nauki i ma również mieć znaczenie dla rozwoju gospodarki. Zapraszamy na przewodnik po doświadczeniach polskich ośrodków badawczych. Będzie to krótka historia o tym, jak nauka i biznes tworzą nowatorskie projekty konkurencyjne w kraju i na świecie. Proces harmonizowania oferty nauki i potrzeb przemysłu polskiego rozpoczął się. Jestem przekonany, że te projekty mapy drogowej go niezwykle przyspieszą. Listę projektów polskiej mapy drogowej infrastruktury badawczej stworzyli polscy naukowcy. Ze 100 propozycji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało 53 projekty z różnych dziedzin nauki. Mają zapewnić w Polsce dostęp do unikatowej w kraju, w Europie, a może i na świecie, infrastruktury badawczej, która będzie wykorzystywana wspólnie przez naukowców i przez polski przemysł. Za cały proces przyznawania środków na realizację projektów odpowiadać będzie Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wdrażaliśmy w ramach programu Infrastruktura i Środowisko projekty infrastrukturalne, to znaczy ponad 3 miliardy złotych zostały zainwestowane. Część tych projektów ma rzeczywiście aparaturę, jakiej nie posiadają inne europejskie uczelnie. W ramach perspektywy tak zwanej 2007-2013 prowadziliśmy jako instytucja wdrażająca ponad 100 projektów badawczych, więc to jest wielkie doświadczenie i wielki sukces. Dzięki współpracy polscy naukowcy już dokonali rewolucji w chirurgii, wyhodowali sztuczną skórę, uzdatniają rzeki, nawożą glebę, proponują nowe rozwiązania transportowe. Projekt Ekomobilność realizowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeżeli uda nam się wdrożyć te systemy, mogą stanowić rewolucję, jeżeli chodzi o transport w miastach, to osiągniemy wielki sukces i być może te systemy będą taką polską specjalnością. Nie było i nie ma dotychczas wytwórni leków onkologicznych w Polsce, szczególnie substancji, bo pracowaliśmy zarówno technologię substancji, tu mamy własne zgłoszenia patentowe, jak również technologię formy. Jesteśmy w stanie w każdej chwili rozpocząć produkcję, ale do tego musi być odpowiednia, odrębna fabryka, którą zamierzamy w ciągu najbliższych lat w Polsce razem z tymi inwestorami stworzyć. Te i inne przełomowe polskie projekty możliwe były dzięki współpracy nauki i biznesu, bo biznes docenia pracę polskich badaczy. Zdajemy sobie sprawę i myślę, że środowisko naukowe również zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno nauka nie może funkcjonować bez biznesu, jak również biznes bez nauki. My jesteśmy źródłem potrzeb i problematyki, którą widzimy w przemyśle i w działalności operacyjnej, którą prowadzimy, a środowiska naukowe są właścicielem kompetencji, bazy naukowej i umiejętności, które w ramach projektów mogą te problemy nam rozwiązywać. Nauka to innowacja, a innowacja to polska droga w stronę jutra.